Wyjdź prędko na place i ulice miasta, sprowadź tutaj ubogich i ułomnych, i ślepych, i chromych. Wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój. Ewangelia według Łukasza, 14 rozdział, 21 werset. Do 23 wersetu. Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Ewangelia według Marka, 2 rozdział, 17 werset. Co to znaczy być poleconym? Pewnego dnia znany człowiek, dr Barnardo, założyciel wielu sierocińców Anglii, został zaczepiony przez chłopca w zniszczonym ubraniu. Jak widać, jest to historia o faktycznie istniejącym człowieku, który miał służbę prowadzenia sierocińców. I pewnego dnia dr Barnardo, założyciel wielu sierocińców w Anglii, został zaczepiony przez chłopca ubranego w zniszczone ubranie. Ubranego w zniszczoną odzież. Czy nie mógłbym być przyjęty do jednego z pana domów? Zapytał chłopiec. Chłopcze, przecież cię wcale nie znam. Nie masz kogoś, kto mógłby cię polecić? Proszę, wyszeptał chłopiec i wskazał na swoje łachmany. Myślałem, że to wystarczy. Barnardo wzruszył się, chwycił chłopca za rękę i zaprowadził do jednego z sierocińców. Kto znajdzie się kiedyś w niebie w wiecznej obecności Boga? Każdy, kto w głębi swojej biedy poprosi Boga o łaskę i jest świadomy, że jest zgubionym, winnym, przytłoczonym mnogością problemów. Kto znajdzie się kiedyś w niebie w wiecznej obecności Boga? Ten, kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa. Każdy, kto w głębi swojej biedy poprosi Boga o łaskę i jest świadomy, że jest zgubionym, winnym i przytłoczonym mnogością problemów grzesznikiem. To marnotrawny syn, który uznał swoją winę i zawrócił ze swej drogi, otrzymał od ojca najlepszą szatę, a nie jego brat, który uważał się za sprawiedliwego, jak czytamy w Ewangelii według Łukasza, 15 rozdział. Jest tylko jeden warunek konieczny i wystarczający dla mojego zbawienia wiecznego. Muszę uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa jako mojego Zbawiciela. Zbawiciela potrzebuję wtedy, gdy uznam, że jestem zgubiony. Dlaczego jestem zgubiony? Ponieważ żyłem, nie licząc się z Bogiem, przeciwko Niemu. Nie jestem godny, by być w Jego obecności. Bóg przyjmie mnie, gdy to uznam, wierząc w Pana Jezusa Chrystusa jako wystarczającego zastępcę. To jest właśnie tym poleceniem siebie samego, które daje mi dostęp do Jego przebaczenia. Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych, i ślepych, i chromych. Wyjdź na drogi między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój.